Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Leonard Lipa, jestem doświadczonym kucharzem. 37 lat w zawodzie kucharza, w tym 25 lat na stanowisku szefa kuchni w różnych hotelach i restauracjach na terenie Górnego Śląska. Mam bogate doświadczenia zawodowe i także sztuka wędzenia, produkcji wędlin, wyrobów wędliniarskich nie jest mi obca. Gdy degustuję wędliny z marketów, od jakichś innych dostawców nieznanych, to nas naprawdę nie da się tego jeść, bo robią takie produkty, gdzie z kilograma mięsa robi się do 2 kg gotowego produktu. U nas to, co ja robię, jest to wszystko towar najwyższej jakości i z kilograma mięsa osiągamy 80 do 90 dekagramów gotowego produktu. Poza tym nasze przyprawy, jak czosnek, majeranek, no wszystko to wszyscy znamy, ale ja to daję w takich ilościach i w takich proporcjach, żeby te wędliny były naprawdę smakowite i niepowtarzalne. Takich wędlin nie można kupić w żadnym sklepie, w żadnym markecie. Co ja tutaj wędzę? Wędzę szynkę, wędzę schaby, wędzę polędwiczki wieprzowe. Wszystko, co z wieprzowiną związane, może wylądować w mojej wędzarni. Co jeszcze? Kiełbasa. Nasza kiełbasa domowa z pichlerza ma smak niepowtarzalny, coś wspaniałego. Serdecznie Państwa zapraszam do zakupu naszych produktów. Wszystkie nasze wędliny można nabyć w restauracji Spichlerz w Raszowej u menadżera restauracji. Cennik do wglądu na stronie internetowej. Dziękuję bardzo, serdecznie zapraszamy, polecamy. Państwa bardzo serdecznie. Chciałbym Państwu przedstawić nasz lokalny produkt, którym jest konfitura z dyni. Ta dynia została wyprodukowana na naturalnych nawozach, czy nie zawiera żadnych konserwantów. W skład tej konfitury wchodzi cukier, dynia, pomarańcz i imbir, czyli wszystkie naturalne składniki. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do zakupu tej dyni i odwiedzenia naszej restauracji. Mamy dla Państwa do zaoferowania 3 rodzaje konfitur z dyni. Dynia, pomarańcz, imbir, dynia, jabłko, cynamon i dynia w syropie żurawinowym. Dziękuję bardzo i zapraszam do skorzystania.